Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną wykluczony, przywrócony Push Barber. Witam serdecznie. Wyrzucony, przywrócony? Nie byłem nigdy wyrzucony, po prostu. No byłeś. Inaczej. Ochroniarze nie wiedzieli, kim jest Don Casio, że jest tylko słupem, a wodarze przyszli, wzięli go za ucho, dali mu parę klapsów. I opamiętał się, no tu jestem, nawet to nie było żadania. Gdyby zależało tylko od niego, no to oczywiście, żeby mnie w tej federacji nie było. Ale wodarze wzięli, puch, 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 parę klapsów w dupę. Teraz powiedział, przepraszam, przepraszam. Dobra, no już tak więcej nie zrobię. No właśnie, wydaje mi się, że po tych słowach, które powiedział Casio, że masz iść, że nie będziesz brał udziału w gali Prime 7, że cię wyklucza, a jednak jesteś, to troszeczkę w niekorzystnym świetle stawia Casiusza, tak mi się wydaje, bo takie komentarze gdzieś tam przeczytałem, dlatego ta moja opinia jest podyktowana waszymi komentarzami, które gdzieś tam się pojawiały po usunięciu ciebie. Jak ty na to właśnie teraz patrzysz? Tak powiedziałem, miałem bardzo duży wkład przy otwieraniu tej organizacji. Don Casio, no, jest tutaj, wybrałem Don Casio na wodarza, bo stwierdziłem, że będzie najlepszym słupem. Znaczy, może inaczej, to nie była moja decyzja, ale zaproponowałem i powiedziałem chłopakom, że będzie najlepszym słupem. No bo nie jest w KRS-ie, gówno ma do gadania, co pokazuje to, że jestem tutaj w tym miejscu. No i chciałem w ogóle wam coś ogłosić. Na Igrzyskach Gladiatorów wygrywam, wszystkich nokautuję. Później, w końcu, jeśli Don Putasio słup zgodzi się ze mną zawalczyć, a zgodził się, jeśli zrobię 100 kilo, to go nokautuję. I wtedy przejmuję federację i zostanę wodarzem. A ile jest kilo na wadze teraz? 140. To nie na tej gali. 140 na tej gali. Tylko, że byłem... Znaczy, że nie na tej gali walczysz z Casiuszem. Tak, no nie. No na tej bałem, gali... że chcesz 40 kilo zgubić do jutra. Nie jestem przygotowany na niego teraz. Teraz jestem przygotowany pod MMA, nie pod to, żeby się bić z hopem wyższym. To, te starcie jest w MMA, te gladiatorki? Tak. Okay. Bijemy się teraz w MMA, szybciutko wygrywam, trenuję pod Don Casio. Don Putasio, jak on to woli. Znęcał się nade mną przez bardzo długi czas, wyrządzał mi wiele krzywdy, więc... Jaki? Chodzi tylko to, co się dzieje na konferencjach i tak dalej, czy? Nie, no, tak jak powiedziałem, w backstage'u byłem barberem, który był zakompleksiony. Miałem 19 lat. Byłem tak zakompleksiony, że wyobraź sobie, wstydziłem się wychodzić do sklepu. I ten człowiek przyszedł do mnie na fotel, ja byłem jeszcze wtedy najmem. I przyszedł do mnie i się ze mnie wyśmiewał. Mówił, kurwa, ty kurwa gruby jesteś, ja pierdolę kurwa, czy ty kiedyś poruchałeś kurwa, nic dziewczyny kurwa, nic znajdziesz, jesteś kurwa chytny kurwa, nic nie osiągniesz kurwa. No i bardzo dużo mi to wyrządziło krzywdę i myślałem, że później trafi, jak go wybrałem na słupa, że on się w ogóle zmieni. No i co, pierwsza konferencja od razu mnie ubliżał. W każdej możliwej rzeczy był stronniczy, ubliżał mi, załatwiał za mały strój. No na takie rzeczy ma wpływ, jak poprosi jakiegoś pracownika, żeby załatwili mi mniejszy rozmiar. Więc zrobił mi dużą krzywdę. Na backstage'u, czy są make-upy, cokolwiek. Kurwa, to jest bardzo zły człowiek. No i życie już mu się odpłaciło. Widzisz, jak on jest stresowany psychicznie, jak on siedzi taki, siedział na czasanarcie i tak. I tak patrzył tymi oczami. Życie już go dojechało, ale ja go zaraz dojadę na tej walce ze mną, bo inaczej, jak on był ogarnął psychikę, on nie jest taki tragiczny, ale też nie jest rewelacyjny, ale z tą psychiką on nie jest w stanie nic zrobić i wjadę i go rozjadę w tym boczy, w małych rękawicach, znokautuję go, a zobaczycie, jaki mam potencjał znokautowania jutro. Jestem ciekawy, ile zawodników będzie znokautowanych. No powiedz mi tak szczerze, twoim zdaniem, to na co wpływ ma tutaj Federacji Prime Casio? Na to, żeby powiedzieć pracownikowi, żeby dał komuś za mały strój, zaproponować jakąś walkę, powiedzieć ochronie, żeby kogoś wyprowadziła. No i w sumie tyle, nie wiem, coś zasugerować, wiesz, jak są prawdziwi, jak jest prawdziwy włodarz, to on może mu powiedzieć, słuchaj, no ja bym to widział w ten i ten sposób. I prawdziwy włodarz podejmuje tę decyzję, więc jego moc to jest, nie wiem, ochrona, czyli tacy podstawowi tutaj ludzie, typu jakiś pracownik Federacji Prime, bądź sugestia prawdziwym szefom.
Okej, okay. A powiedz mi, jak te rozmowy wyglądały, że zostałeś przywrócony? No bo tam Tomasz Bezdron chyba napisał, czy jakiś tweet się pojawił wyjaśniający, to jakbyś ty mógł powiedzieć, jak to wyglądało z tej backstage'owej strony, której my nie wiemy i prosimy o wyjaśnienia. Ja nawet tego nie czułem, że byłem jakoś wyrzucony, bo no nie mogli tego zrobić, nie? Znaczy inaczej, no mogli mnie wyrzucić, ale w sensie nie czułem, że Cassio ma taką moc sprawczą, żeby psuć im plany. No nie ma, no stary, jestem tutaj w tej federacji. No, czy miałbym tą koszulkę, gdyby... Nie, może kradnąć. Byłem zaprezentowany dzisiaj na ważeniu, na mediatreningu. Nie było mnie, nie wiem, nie potwierdzam. Nie wiem, nie widziałem. Serio nie widziałeś? No nie był, jechałem. A fajnie mi wyszedł mediatrening. Więc no, ale jak był, to potwierdźcie, bądźcie potwierdzaczami, możecie teraz zrobić. No słuchaj, no jeśli Don Cassio byłby prawdziwym włodarzem, to nie byłoby mnie w tej federacji. No dobra, ale to jak te rozmowy wyglądały, że zostałeś przywrócony? Jak te rozmowy wyglądały? Słuchaj. Czy były teraz, czy w ogóle nie było tych rozmów? No ja nie wiem, stary, mnie tam nie było. No, co jest między mną a prawdziwymi szefami, to zostaje między mną i prawdziwymi szefami. Ja tutaj nie za bardzo chcę zdradzać kulisy. Ale była rozmowa jakaś. Oczywiście, że była rozmowa i powiedzieli, że podciągną Don Cassio za ucho, dadzą mu parę klapsów i za chwilę się chłopak ogarnie. Czyli jeszcze Cassio dostał po dupie, tak? Za to, co zrobił? No, nie dostał, słuchaj. Ja nie wiem. Wybieram cię na włodarza mojej federacji. I wiesz, ludzie myślą, że jesteś włodarzem, ale ja jestem właścicielem. No i... No ty nie jesteś właścicielem. No, ale wyobraźmy sobie, że ja otwieram organizację, ty jesteś włodarzem. Okay. No i ty bierzesz, stwierdzasz sobie, że wyrzucasz jakiegoś dzisiaj zawodnika. No. A ja bym tego nie chciał. Co bym zrobił? Powiedział, kurwa, co odjebałeś, na chuj go wyrzuciłeś. Tak powiedzieli? Znaczy, słyszę? Nie wiem, co powiedzieli, nie byłem przy tym. Ale tak sobie to wyobrażam. Ja to wyobrażę. Wiesz, jakbym ci powiedział, co sobie wyobrażam, to ten kanał spadł z YouTube'a. To nie chodzi o to, co sobie ktoś wyobraża. Myślę, że ty masz jakieś informacje. Znaczy inaczej, nie pytałem... No masz, tylko nie chcesz powiedzieć, co? Nie pytałem, co mu mówili prywatnie. Ale no nie wiem, no dostałem informację, że nie, absolutnie nie jestem wyrzucony z federacji. I tu walczę i tyle. No będziemy to rączyć, no dostałem informację, że... No to jest ciekawe, myślę, że to wiele osób interesuje mimo wszystko. Nie interesuje. Dostałem informację po prostu po tym zdarzeniu, że nie zostaje wyrzucany z federacji, że nie wyrzucam. No tylko mówię, że to jakby, patrząc na komentarze, no źle wpływa. Słuchaj, no, na postrzeganie Cassiusza jako włodarza. Jedynie Cassiusz jako włodarz strzelił sobie w tym kolano, no bo chciał prawie, że jest włodarzem i potrafi coś. Okazało się, że jest zwykłym słupem. No i w sumie, co chcieć więcej. Czyli walczysz. Walczę. Widzimy cię. Tak. Wygrasz. Wygrywam. Dziękuję bardzo. Najlepsze antyfakty w internecie.